Witam bardzo serdecznie wszystkich. Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, karty dnia na dzień 17 września. Karty Tarota, karty Lenormand. Także zapraszam bardzo serdecznie. Zobaczymy, jakie tutaj energie, moi drodzy, na 17 września. Mamy, moi drodzy, piątkę mieczy. No, musimy uważać na różnego rodzaju konflikty, wtrącanie się trzecich osób. Ktoś może być nieszczery, ktoś może być fałszywy, zazdrosny. Musimy uważać tego dnia. Czasem są takie energie właśnie niezbyt pozytywne. Ale za chwilkę jeszcze zobaczymy, moi drodzy, bo tu jest taka walka, tak? To może być walka z samym sobą w jakiejś tam sprawie. Zaczynamy coś robić i walczymy z tym, tak? Także, moi drodzy, też może być walka o jakąś ważną sprawę. Aspekt zdrowotny, jeden z wielu. Oczywiście uważajmy na bóle głowy, bo może nam to dokuczać. I jeszcze kartę Lenormand, jestem bardzo ciekawa. Tak, tutaj, moi drodzy, jest pokazany urząd, ważna jakaś instytucja. Też czasem może być pokazany dom mieszkalny, walka właśnie z domem albo z jakąś instytucją. Tutaj jest coś pokazanego, że coś o coś walczymy, tak? Czy to w życiu prywatnym, czy niektórzy w życiu zawodowym. Możemy walczyć z instytucją o jakieś sprawy, o finanse, o jakieś dokumenty ważne. Możemy walczyć u siebie w domu z osobą fizyczną, prywatną. Albo też, moi drodzy, możemy robić jakiś remont mały w domu, przemeblowanie i to też jest swego rodzaju walka. Także budynek, moi drodzy, i walka. Także bardzo serdecznie, kochani, Was pozdrawiam, życzę wspaniałego dnia, nie przejmujcie się, to jest energia przejściowa. No i oczywiście zapraszam na mój kanał, pozdrawiam bardzo serdecznie, a jeśli chcecie, są tutaj sympatycy kart Lenormand, a nie wiedzą o tym, to zapraszam na swój drugi kanał, Tarocistka Fortuna. Tam są interpretacje kart Lenormand, Kipera czy Cygańskich. Zapraszam serdecznie na drugi kanał, Tarocistka Fortuna. Do usłyszenia.